rozgrzewka przygotuje Was do treningu. Podskok ze skrętem ciała. To ćwiczenie rozgrzewa mięśnie nóg i rąk oraz wzmacnia mięśnie brzucha. Zwracajcie szczególną uwagę na płynne wykonanie ruchu. Stopy idą w jedną stronę, a ręce w przeciwną. Step niski, czyli bieg w miejscu z lekkim unoszeniem kolan. Wykonując ćwiczenie w ten sposób, poprawiacie nie tylko koordynację ruchową, ale też Wasz układ krążeniowo-oddechowy będzie pracował sprawniej i wydajniej. Dbajcie o proste plecy, a stopy odrywajcie szybko od podłoża. Koci grzbiet i przeprost grzbietu w klęku podpartym, to mówiąc prostszym językiem, wygięcie kręgosłupa maksymalnie w górę i w dół. Właśnie pracujecie nad ruchomością kręgosłupa. Zwróćcie uwagę na proste ręce w stawach łokciowych. 90 na 90 z przejściem to inaczej siad prosty. Wykonując to ćwiczenie należy zgiąć kolana i skręcać je najpierw w lewą, a potem w prawą stronę. Dzięki temu ćwiczeniu zwiększacie ruchomość Waszych stawów biodrowych. Ważne, aby zachować kąt prosty w kolanach. Teraz Wasza kolej.